Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym przeglądzie newsów. Rozpoczął się sezon ogórkowy branży gier wideo, a więc ciekawych informacji raczej nie uświadczymy w najbliższym czasie. Choć robiłem co mogłem, aby znaleźć coś ciekawego, to poległem na polu bitwy. Aby nie wyświetlił się na ekranie napis Game Over, cofniemy się trochę w czasie. Zaczynamy! Wszyscy wielcy w branży gier wideo mają swoje pokazy już za sobą. Microsoft zmiażdżył konkurencję, choć na ostateczny cios od Sony zapewne musimy poczekać do większego pokazu, bo State of Play zawsze był mniejszym wydarzeniem, na którym japoński gigant nie ogłaszał jakichś bomb. Nintendo także pokazało klasę, choć walczyło jak zawsze w innym ringu i tak naprawdę jest bezkonkurencyjne w tym, co robi. Pokaz Ubisoftu był spoko, choć brakowało kilku gier, na które zagorzali fani czekali z utęsknieniem. Summer Game Fest, czyli takie powiedzmy E3, okazało się Dość mocnym rozczarowaniem. Na moim kanale znajdziecie obszerniejsze materiały na temat prawie wszystkich pokazów. Na razie brakuje tylko Nintendo Direct, ale może to nadrobią. Linki do materiału wideo w opisie pod filmem. A teraz najświeższe ploteczki czyli wracamy do teraźniejszości. Sony podobno pracuje nad ulepszeniem swojej wstecznej kompatybilności, i już niebawem możemy dostać mnóstwo nowych klasyków gier z PlayStation 3. I to nie dzięki chmurze, a natywnemu odpaleniu tych tytułów na PS5. Tak dla przypomnienia, do tej pory jedyna możliwość grania w gry z trzeciej konsoli od Japończyków na PlayStation 5 to strumieniowanie, które jest dostępne tylko w najwyższym pakiecie PS Plusa. Zostańmy jeszcze przesony. Podobno gigant powoli uśmierca swoje gogle wirtualnej rzeczywistości PSVR 2 i przykręca kurek z kasą na rozwój gier w tym segmencie. To dość kiepskie wieści dla graczy, którzy nabyli w dniu premiery sprzęt za trzy koła. Bo wszystko wskazuje, że gier na VR od sony jak nie było, tak nie ma i nie będzie, ale jak to w sloganie for the players. A teraz mamy polecanko, w niedzielę z okazji dnia ojca byłem swoim synem na filmie W głowie się nie mieści dwa. Film spoko i polecam go zobaczyć ze swoją pociechą. Produkcja ta przez dwa weekendy zarobiła więcej niż Duna 2, a więc nie w kid Jeśli martwicie się jakością gry Astrobot, pełnoprawnej kontynuacji demonstracyjnej gry z PlayStation 5, która była rozdawana za free do każdej sprzedanej konsoli, to możecie się nie martwić. I tytuł ten nie jest robiony na kolanie, i gra ta jest już w produkcji od 3 lat i pracuje nad nią. Aż 60 osób. Nie wiem jak was, ale mnie nie do końca ta informacja uspokoiła. Choć pierwsza część była spoczko i nie tylko dlatego, że była za darmo, ale teraz Sony będzie chciało sięgnąć głęboko do kieszeni graczy i tytuł ten został wyceniony na 300 zł. To dla mnie zbyt dużo jak na tytuł, który raczej jest kojarzony jako demo technologiczne dodawane za free do konsoli. I to chyba na dzisiaj koniec. Dawno nie przygotowywałem przeglądu i nie chcę się przemęczać. Do usłyszenia. Pa!